Nowe danie. Cena, rozmiar, porcje. Po nadaniu nazwy oraz opisaniu mojego nowego dania, czas na wprowadzenie cen, rozmiarów oraz ilości porcji. Moja sałatka dostępna jest w dwóch rozmiarach, wpisuję więc pierwszy z nich. Nazwę go Mała. Cena pierwsza to cena, którą chcę pokazać gościom w drukowanych kartach menu oraz w moim online menu. Ceny drugiej używać będę podczas układania spersonalizowanych ofert, np. Na, na przyjęcie urodzinowe, za pomocą ofertownika, o którym opowiem w innym nagraniu. Wybieram walutę odpowiednią dla języka, w którym obecnie pracuję. Waluty i języki możemy skonfigurować w profilu użytkownika. Dodaję informacje o liczbie kalorii oraz dla ilu osób przewidziana jest taka właśnie porcja sałatki. W tym przypadku dla jednej osoby wpisuję więc jedną porcję. Drugi rozmiar nazwę duża. I podobnie jak poprzednio, dodam wszystkie dane opisujące tę większą porcję. Większa porcja stworzona jest dla dwojga, na przykład podczas romantycznej kolacji. Wpisuję więc, że są to dwie porcje. Karta dania umożliwia nam dodanie maksymalnie pięciu rozmiarów dla danego dania.